Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj zrobimy sobie coś, o co ostatnio mnie często pytaliście, czyli porzucimy sobie tego fęka i zagramy losowymi autami Ranked 1v1. Bez przedłużania losujemy pierwszy samochód i mamy gizmo już na samym początku. No dobra, nie mogę się doczekać, żeby nim zagrać. Niestety nie ma tutaj flagi do zgadnięcia w komentarzach. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika i mamy nasze piękne gizmo. Już na samym początku gościu robi fake kickoffa. Ogólnie to gizmo ma chyba hitbox Octane'a, jak się nie mylę, więc teoretycznie nie powinno być źle. No oczywiście tutaj wizualnie trochę się nie zgadza. A jaki tam? Ha, zładował nam. Dobra, może jak skupię się na kickoffach, to będzie względnie dobrze. Dobra, kickoff potężnie wygrany. Wydaje mi się, że możemy to strzelić, dokładnie. On sam nam zostawia za dużo miejsca i... O kurde! Wylosował nam wybuch, co wciąga do bramki, najbardziej wnerwiający w gierce. Tego się nie spodziewałem, chyba nigdy go nie używałem. Strategicznie kick-off wygrany. Fatalnie brzmi to auto. Nie wiem, co to jest za dźwięk silnika, ale jest tak kłujący w uszy, że pewnie cieszcie się, że macie jakąś muzyczkę w tyle zagłuszającą to i tracimy znowu po fliku. Dobra, zniszczmy go kick-offem, chyba że on nie jedzie nawet. A, jakiś... Chciałem powiedzieć flip reset gizmo, ale bałem się, że on sprejumpował. Okej. Okay. Flick. Pokopmy go. Git. No nie. Dobra, kilka wygrany. On się chyba wywalił. Więc jak dobrze kopniemy, to powinno być 3-2. Dobra, jest w bramce. I znowu tutaj wciągamy wszystkich. Nie, no ten wybuch jest naprawdę denerwujący. Nie, fejkuję na kickoffach, to sobie weźmy piłkę do DF-a. Polećmy na aeriala tym autem. Czemu nie? Zróbmy jakiegoś musty flicka po prawej. Okej. Okay. Znowu szansa na bezpośrednią bramkę. Słaby tap zrobiłem, ale potężny flick niestety nie siadł w bramę. I bomba po długim słupku, ale zdążył ziomek. Dobra, ale mamy setę, mamy wszystko, co potrzeba. Ceiling pinch gizmo? Kurde, jakby to weszło. Nie wiem, czy to nie wchodziło, bo wielkie, ten wielki zadek tego auta mi zasłonił wszystko. Cały ekran. Nie wiem, czy to było in, ale koleś dostał save'a normalnie. Dobra, bronimy. I to jest open. Muszę to trafić. Dobra, jest, 4-3. Ale ciekaw jestem, czy tamten ceiling pinch był w bramkę. Okej, okay. Kick-off znowu, powiedzmy, że wygrany. Ja tutaj wezmę sobie wszystko i szybko fliknę. Ładujemy bramki, nie no, w ogóle znowu sobie przypomniałem, jakie rączki śmiesznie ma ten samochód. Czy to są skrzydła? Nie wiem, co to jest. Nie wiem w ogóle, co to ma służyć. Kto wpadł na to, żeby jakieś podskakuje? A nie, to jest chyba spoiler taki dziwny. No, w każdym razie dziwne jest to auto. Z wyglądu na pewno. Au. I tracimy gola. Oczywiście, że tracimy gola. Ale możemy strzelić zaraz z kick-offa. Dobra, nie strzelimy, ale nie straciłem przynajmniej. Chociaż, czy nie strzelimy? To dalej, oh fuck! Jaki flick. Tutaj 50, on nie ma boosta chyba. Nie udało mi się go zdemować niestety i jest duża szansa, że stracimy zaraz. Chociaż on leci na aeriala przez całe boisko. Więc teoretycznie i tak jest groźnie, ale nie aż tak bardzo jak mogło być. Dobra, bronimy i ładujemy. Dobra, przestraszyłem się, chciałem po prostu go bicnąć. Dobra, strzelmy reseta tym autem. O, o, dobra, to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Fatalny wręcz. Tracimy na 5-5. Czy on będzie znowu fejkował? Tak jest, znowu fejkuje. A nie umiem w piłkę trafić. Nie, nie mogę, że to zadziałało. Wywaliłem się, nie trafiłem w piłkę na wrotkę i 6-5 dla nas. Ale tego musiało zaboleć tutaj, naprawdę. Nie wiem, co tu się stało. Okej, okay, kick-off znowu rozwalony. O, mamy jego setkę. Zostawmy to. On nam poda i ładujemy na 7-5. Gizmo OP.
I znowu kick-off wygrany, nie? No najpotężniejszy kick-off na świecie ma ta otko. Teraz sobie polećmy. Dobra, to było żenujące, że coś takiego spróbowałem w ogóle zrobić. Jak się nie czuję jeszcze auta. Ale wygrywamy, trzeba tutaj w stylu trochę zakończyć to spotkanie. Dobra, wątpię, że będzie fejkował teraz. Już za dużo razy to robił. Dobra, nie sfejkował. Kick-off wygrany. Kopnę popro... O kurde, jaka bomba. Dobra, kopnijmy znowu po prostu. Tutaj nie dajmy się zdymować. I będzie okej. Weźmy sobie piłkę do defa. Znowu, nie damy się zdymować i będzie dobrze. Mocne uderzenie w sufit. On nie ma szans, że to dociągnie. Dobra, mamy jeszcze bramkę. No, mówiłem, że mamy, chociaż chyba nie trafiłem, tylko Siemek dali. Dobra, mniejsza. Pierwszy mecz klasowy autem wygrany. Oficjalnie Gizmo jest OP. Dobra, losowanie drugiego auta. Aston Martin, o kurde. Chyba nie pamiętam, żeby kiedyś licencjonowane auto mi na takim odcinku wyskoczyło. A tutaj proszę, Aston Martin DBS. I tak naprawdę, to tutaj nawet no, boost jest jakiś powalony. Ale poza tym to nawet nic nie może być zepsutego, bo dźwięk silnika i całe auto jest jakby stokowe, więc to jest na pewno plus. Ale zobaczymy, jak się będzie nim grało. Prawdę mówiąc, tak dawno nagrywałem z niego odcinek, że po prostu nie pamiętam, czy jest dobre. I psa jako strzeliłem tym autem na freeplayu teraz. Ale boosta ma tragicznego ogólnie. Ale nie mogę, że psa jako tak osy władowaliśmy. No i jak widzimy, gramy na tego samego gościa, więc będzie bezpośrednie porównanie pomiędzy Gizmo i Astonem Martinem. Aston Martin, wydaje mi się, że to będzie hitbox do minusa. Czyli no, dla mnie gorszy hitbox niż Octane. Nie jestem do niego przyzwyczajony. Ale zobaczymy, jak się będzie grało. Tracimy bramkę na 1-0. Trochę uciążliwe tutaj mogą być kick-offy, bo jakoś nie wiem. Nie lubię niższymi autami robić właśnie kick-offów. Ale sobie spróbujmy zagarnąć tutaj piłkę. Jakieś takie 50. Niestety on ma boosta, on ma piłkę i musimy to jakoś obronić teraz. Ale powiedzmy, że będzie nieźle. Dobra, bronimy i od razu do kontrataku. To wejdzie? Dobra, jest in w bramce. Ale ładny jest to Aston Martin. Tylko ubolewam, że właśnie ten boost w sumie wszystko psuje. A, powiedzmy, że jest okej. Okay. On ładuje sobie piłkę do defa. Zobaczmy, czy się nie wywali za bardzo. W sumie to chyba się trochę wywala. Skoczmy. Nie trafił. Kurde, no za tak bardzo nie trafił, że nie byłem w stanie tego wybić do boku. Nie wierzę, że to lepiej mu zadziałało. Wątpię w ogóle, że próbował zrobić tak coś takiego. Chociaż, jak na to patrzę, to mógł w sumie celowo zagrać od ściany. Dobra, mamy piłkę na ścianie. Polećmy na sufit. Oj, Masti zepsuty na maksa, ale może zdąży się wrócić. Chociaż wątpię, bo recover jest fatalny. 3-1 dla gościa. Za to kick-off znowu wygrany. O kurde, to jest to, że to auto jest giganiskie. Ale dobry taczek, zaskakujący go. Niestety dobrze wybił. I dostajemy demo. Znowu trzeba bronić sam na sam, jak on ma piłę. Ale na szczęście trochę spanikował i nam oddał. Dobra, jadę na pełnej po prostu. Wierzę, że to auto sięgnie. Dobra, sięgnęło. Nie w bramę, ale i tak jest okej. Okay. I to jest okazja dla nas. Bardzo dobra zresztą. Dobra, Dominus ma, chciałem powiedzieć, dobre fliki. Ale nie w moich rękach. Totalnie miśnięte. On niech kopnie. Znowu zbieramy setkę. Ja tutaj sobie zróbmy jakiegoś wave dasha. Dobra, może teraz flick będzie lepszy. Dobra, teraz flick był zdecydowanie lepszy. 110 na godzinę, elegancko. Dobra, petarda, ale no trzeba wyczuć inne auto. Okej, okay, kick-off wygrany. Zróbmy tak. Dobra, Masti mi nie siedzi na razie, ale fatalne setupy do Masti robię. Jest takie, że nie wiem, jak w ogóle liczę, że mi coś wyjdzie. Okej. Okay. Dobra, podlećmy na... Wywaliłem się. Proszę, nie, no fatalny bounce, proszę. No, na co ja liczyłem? Dobra, potężny kick-off, nadrabiamy wynik. On się... Nie mogę, sfejkował mi żawczy. I przez to mamy piłkę w defie, ale na szczęście boosta nie ma i tak. Ale w sumie dobra strategia, takie udawanie, że awczysz i nagle raszujesz. OP to może być ogólnie. Może będzie trzeba potestować taką strategię na kick-offy.
Dobra, znowu dobry kick-off. Sobie... O nie, nie trafiłem. Kliknąłem, trzymałem boostę, kliknąłem hamulec i mi się to zniwelowało, no nie mogę. I przez to kopnąłem piłkę, co nie chciałem. Mamy piłkę. I fliczek w prawo. 4 do 4. Dobra, on znowu jakby... Nie, gdzie ja powinienem piłkę brać do defa, nie tutaj. Ale może też zadziała. Nie, nie zadziała, tracimy gola. Pamiętajcie, że jak ziomek fejkuje piłkę, także nie jedzie na kick-offa, bierzcie sobie ją do defa. To jest jedyne najlepsze rozwiązanie, bo jak jedziecie do mida, to właśnie on jest w stanie was jeszcze strzelężować szybko. Ale jakoś, nie wiem, nie lubię niskim autem tego robić, bo trzeba podskakiwać chyba. Bo jak nie podskoczycie, robiąc tak jakby, no nieważne, po prostu dużo wyżej się piłka podbija. Jak bez jumpa ją uderzacie mocno w innym kierunku. Dobra. Nie! Nie, nie chcę mi się nawet narzekać na to, że boost mi zasłonił całe auto. Ale tak było! Dobra, wyjdziemy typa. On niech sobie próbuje coś tu zrobić. Mamy 30 boosta. Z git zasoby. Dobra, jest setka. Nie strzelę. Nie, wylew. No pewnie do defa. Dobra. Bumpnięty, seta wzięta. Jest szansa na comeback jeszcze. Flick. Fatalny. 10 sekund do końca. No nie, musimy już strzelić gola. Nie ma czasu. On będzie na czas grał. Co za dziad? Ty dziadzie. Dawaj, mocno. Nie, nie zdążyłem nawet strzelić, a miałaby jeszcze sekunda zostać. Dobra, Aston Martin? No nie wiem, nie umiem grać po prostu hitboxem do minusa. Zobaczmy sobie ostatnie auto na dziś. No, iście królewski samochód, hotshot. Nie, no jak to wygląda. No i dobra, tym razem inny przeciwnik, jest to Basel. Zobaczymy naszym kontrastowym na maxa autem. Ogólnie wyglądamy jak totalny syf, ale wbrew pozorom jest to hitbox Octane'a i chyba nawet nie jest jakoś giga zakłamane, więc poza tym, że to auto wygląda jak totalne dziadostwo, to może się nie grać tak źle. Może być całkiem niezłe do zagrania. Może, nie wiem, dajcie znać, czy komukolwiek się ten samochód podoba. Jakby nie mówię nawet o konkretnym tuningu, tylko czy ktokolwiek patrząc na nie myśli sobie, dobra, będę grał tym autem. Tak po prostu jak widzi samo autko w sobie. Dobra, tutaj strategiczne podanie do siebie od słupka. Nie, no jest od razu różnica, jak jestem hitboxem Octane'a. Naprawdę, no niestety, jest mój ulubiony hitbox aktualnie. Ale też czasami się pojawiają pytania, jakie jest moje ulubione auto i tak dalej, no to też tutaj od razu odpowiadam, że Fennec, który też jest oczywiście hitboxem Octane'a. Okej. Okay. Jeszcze zdemowany. No to powinienem bez problemu... Aha, może by fake zadziałał, chociaż zrobiłem to tak wolno, że pewnie nawet nie. Podanie od cornera. Jakaś fajna kontra. On to jakoś próbuje zblokować. Dobra. Zdymujmy go. Nie udało się. I tracimy gola? Nie, ale możemy strzelić. O! Wystarczająco mocna bomba? Może być na styk. No i nie obronił. Dobra, 2 do 0. Przeciwnik się wywalił na maksa. Może go nasze auto rozproszyło. Dobra, znowu kick-off. Kurde, chciałem powiedzieć, że wygrany, ale po czym ziemek zrobił wave dasha i nas wyprzedził. Okej. Okay. Double reset, ale to dla nas bułka z masłem do obrony. I ładujemy na 3 do 0. Może zaraz my mu pokażemy, jak się double reseta strzela. Na pewno to jest zwiast na morale przeciwnika, jak widzi, że takie coś... Takie autko używamy. Nie wiem, czy nas powaliło, czy co. Okej, okay, bronimy. To na pewno wie, że nie swetujemy na maksa i to już z pierwsza rzecz, co powinno ich rozpraszać i tak jakby motywować, żeby nie latać na openy, czy coś. Tylko na trudniejsze zagrania. Dobra, może być flipa. Ale jest git. Mamy setę, nie dostaniemy demo. Dobra, dostaliśmy bumpa i tracimy gola. Okej, okay, pojedźmy sobie na kick-offa, jakby nigdy nic. Piłka w defie. Zdymować go? Nie damy rady. Chyba, że? Dobra, nie zdymowany.
robi flipa. Może być lipa na kolejny boczny kickoff. Dobra, chyba on będzie pierwszy do tego cornera, więc nie będę się z nim ścigał nawet. Zobaczmy, co on robi. Wywalił się. Nie zdążyłem tego strzelić. Ale jak zbierzemy setę, to będzie ok. O kurde, przejechałem pod piłą. Znowu mu oddaliśmy piłkę, ale jest w miarę bezpiecznie. Wątpię, że on to jakoś dobrze skontroluje. Dokładnie. W zasadzie to takie podanie do nas. Tutaj sobie podbijmy. Przyjęcie. O kurde, to nie było najlepsze przyjęcie. Okej. Ale jak będzie uderzał w bramkę, to mamy easy kontrę. Dokładnie. W sumie bardzo zła decyzja z jego strony. Nie wiem, co tutaj by się... No nie było szans, żebym ja tego nie obronił. Jak uderzał z takiego kąta, to tylko się prosił o to, żebym strzelił Upena. Ale okej. Kolejny kickoff. Tym razem przegrany. Ale może nie będzie to takie negatywne w skutkach. Z tego, co widzę, to on nie ma jak tego strzelić nawet. Sobie poleśmy, wybijmy piłkę do narożnika. Aerial przez całą mapę to nigdy nie jest dobry pomysł raczej. Dokładnie. Nie umiem przyjąć piłki. Kurde, no. To na pewno jest minus taki, że fękiem bym tą piłkę przyjął po prostu. Ale no, trudno. Nie to jest najważniejsze. Znowu musimy jakoś obronić. On znowu robi reseta. To sobie bronię. Dobra, strzelimy teraz aeriala. Cyk, cyk. Po prostu. Nie, fatalne, fatalne. Jeszcze się wywaliłem na słupku i nie zdążymy się cofnąć przez to. Nie trafił? Dobra, już myślałem, że nie trafi, ale 4 do 3. Lepiej nie komentować tamtej mojej próby. Wygrajmy po prostu kick-offa, strzelmy na 5 do 3 i będzie spokojny wynik. Ale przegrany kick-off. Ziomek napiera. Okej, okay. Jest obronione, jest w miarę git recover. Nie idealny, ale i tak fajny. Flikujemy go. Tutaj jakiś jeszcze turtle shot i mamy gola na 5 do 3. 19 sekund? No jak nie stracę z kickoffa, to raczej wygrana. 10 save'ów w ogóle mamy. Nie no, naprawdę, mecz w defensywie spędzony. Jak nie stracę kickoffa, po czym jest taka sytuacja jak teraz, nie tracę kickoffa, o dziwo. Ale... Dobra, na czas. 6 sekund. On jakiś tutaj picking robi. Ja to sobie wybijam po prostu do narożnika. Podbitka. I 0 sekund dla widza, brameczka, tak o, no 6 do 3. Łatwiutko, łatwiutko, jak widzicie tutaj. Jakikolwiek hitbox Octane'a jest nie do zatrzymania. Ale nie no, no tutaj trzeba przyznać, że ciężko się gra tymi autami. W sensie no nawet jeżeli nie ciężko, to na pewno ciężej niż zwykłymi. Ale fajne takie wyzwanie, w sumie często jesteśmy nawet na plus, jak robimy te losowe auta. No ale dobra, nie ma już co przedłużać. Ja wam dziękuję za oglądanie, możecie zostawić jakiegoś suba oraz lajka. Dzisiaj chyba nie było w ogóle żadnej anteny z jakiegoś kraju, więc nie ma nic dla miłośników w geografii w odcinku. Ale dobra, nie będę przedłużał. Miłego dnia i elo elo.